czy też kiedykolwiek mieliście tak, że chcieliście się napić swojej ulubionej herbatki z miodem, ale wtedy przyszedł do was droid, taki trochę kerfuś z odległej galaktyki i powiedział: nie ma miodku. No, Lei nie pozostało nic innego jak wziąć sprawę w swoje ręce i powiedzieć: help me Obi-Wan miodownik, you my only hope. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak doskonale wiecie, albo nie wiecie, bo subskrybujecie mnie od stosunkowo niedawna, to zachęcam wtedy do subskrypcji. Poświęcamy listopad ulowi. Tak jest, tematycznie będzie tutaj rządził, królował ul. Nie tylko, ale oczywiście w znacznej mierze, więc dziś postanowię zbudować kolejny z mocków, który będzie do tego ula pił. Jeżeli zapytacie, czemu do ula, no to już wam tłumaczę. Aha, w ogóle mam tą figurkę włożoną, jeju. To oczywiście już wam tłumaczę, no wszystko wzięło się oczywiście z mojego udziału w LEGO Masters, gdzie wraz z Olą braliśmy udział i w zadaniu z nakryciem głowy po prostu Ola wymyśliła genialne ul. No tego chyba tłumaczyć już nikomu nie muszę. I postanowiłem dzisiaj właśnie celebrować ten nasz ul w połączeniu z tym, co dzisiaj znajdziemy w kioskach, ale jeszcze raz historia po kolei. Stworzyłem tutaj taki oto kącik na jakiejś planecie, gdzie księżniczka Leia, którą właśnie zresztą od dzisiaj znajdziecie w magazynie LEGO Star Wars do kupienia, jest to chyba najlepsza opcja, by taką Leję sobie nabyć. Ja nigdy takowej nie miałem, więc jak dla mnie super. Chciała się napić swojej ulubionej oczywiście herbatki. No ale mamy tutaj takiego droida. On się, wiecie, to jest, mówię, taki kerfuś tylko z innej galaktyki. Ma nawet tutaj taki tablet, na którym wyświetlają mu się minki. No aktualnie płacze, ponieważ przybył do tej Lei. Okazuje się, że w garnuszku z miodkiem miodku już absolutnie nie ma, a księżniczka innej herbatki pić po prostu nie lubi. No jak to księżniczki? No i ta smutna minka właśnie to sugeruje. Nic innego nie pozostało Lei, jak wezwać Obi-Wana miodownika. W sensie lepiej to brzmi, jak się mówi po prostu Obi-Wan miodownik, niż Obi-Wana miodownika. No ale dobra. No i po prostu by on jej ten miód dostarczył, bo Obi-Wan miodownik jest znanym w galaktyce dostawcą właśnie miodu. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to moi drodzy, tutaj jeszcze raz mówię, rzut na tego droida. Trzy nóżki. Tutaj w ogóle tak są, wiecie, takie zabezpieczenia, by mu ten miodek ewentualnie nie spadł. Wiecie, w rodzinach królewskich stać ich by po prostu był dedykowany robot do noszenia miodku. A jeżeli zapytacie mnie, bo na pewno takie pytania padną, skąd w ogóle jest ten zbanu? No to moi drodzy, teraz jak zawsze polecam wam wpadać na mój sklep z klockami przystańklocków.pl. Ten chociażby i wiele innych elementów, ponad 2500 ofert na moim sklepie z elementami, zestawami i czym się tylko tam da, już na was czeka. Wpadajcie, link macie w opisie, a my już przechodzimy do dalszej części. Tutaj stworzyłem taki oto kącik dla tej Lei, o, w takiej stylistyce, można by powiedzieć, trochę siedlaczkowej, bo mamy tu estetycznie biało-złoto tylko i wyłącznie. Jest to taki kącik, gdzie Leia się przychodziła, po to by odsapnąć od tej wielkiej polityki, od spraw galaktyki, napić się tej herbatki i po prostu wyrelaksować się gdzieś chwilą na zielonych terenach. Jak mówiłem, herbatki brakło, no i musiał pojawić się Obi-Wan miodownik, moi drodzy. I tu właściwie on jest clue dzisiejszego odcinka, bo tam to było tylko takie tło. Ale wstałem sobie rano, zbudowałem sobie właśnie taki oto stateczek i już widzę wasze pytania kłębiące się w waszych głowach. Skąd u licha jest ten element? To ja już wam mówię. Przystań do głów, wpadajcie na moje elementy. No i to zakład tego elementu na przystani nie ma, go kupiłem sobie prywatnie, ale sami przyznacie, jak ja go tylko zobaczyłem, od razu mówię, zastosowanie dla jakiegoś statku on znajdzie. I jest też jeden z powodów, dla którego właśnie ul tutaj jest wyznacznikiem tego miesiąca. Znajdziemy w środku, a no właśnie Obi-Wana, który leci. Jak widzicie, tutaj już miodzik ma w słoiczku, leci prosto do księżniczki, by właśnie ten miodzik jej dostarczyć. Pięknie się tu zamyka. No, taki oto stateczek w klimatach, wiadomo, gwiezdnowojennych. Stylistyka, no nie może być inaczej. Musiała być po prostu żółto-czarna, bo pamiętajcie, cały czas pijemy do ula, do roju, do pszczół i ogólnie wszystkiego, co z tym związane. Kilka fajnych rzeczy mi tu, uważam, fajnie wyszło, szczególnie ten tył, spójrzcie, jak tutaj fajnie trójkątnie jeszcze tu z wykończeniem tym, ok, plus te silniczki. Uważam, że tutaj to takie, wiecie, przełamanie tutaj nie tajlami 1 na 2, a właśnie grillami 1 na 2, uważam za spoko, bo fajnie te kolory spod siebie też jakoś wychodzą. Jeżeli myślicie, że to są działka, to nie, nic bardziej mylnego, to jest przecież w pełni pacyfistyczny statek, w pełni pacyfistyczny Obi-Wan miodownik i on lata, rozwozi ludziom potrzebującym miód. Oczywiście nie za darmo, aż rodzina królewska raczej tego, wiecie, hajsu dość dużo ma, no to tym bardziej gna na złamanie karku, czy na złamanie ula, złamanie miodziku, nie wiem. Tutaj też fajnie ten element, ale bardzo podoba mi się wszystkim też spód. O, spójrz, jak tutaj ciekawie tych elementów użyłem, by też od spodu nawet jako tako się te prezentowało. I tak jak mówię, tutaj to jest, że tak powiem, palicho. Ja najbardziej zadowolony jestem z tego statku i jak tamto już pójdzie wzburzenie, tak tym jeszcze będę się
się bawił, będę sobie jeszcze latał i będę się po prostu cieszył z tego prostego, bo wiecie, to tak może wyglądać, nie takie gargantuiczne, ale mimo wszystko budowałem to z 20 może minut. Naprawdę ta konstrukcja była dość prosta, chyba po prostu te statki faktycznie mam gdzieś tam we krwi i idą mi naprawdę w miarę okej. Tutaj spójrzcie, jak tą linię jeszcze wykończyłem, minimalnie boli mnie tutaj ta kanciastowość, dlatego tutaj pod spodem jest czarny, by jakoś też tutaj ją postarać się zamaskować, ale to jest jedyne, co boli mnie w tym statku. Poza tym spójrzcie, jak starałem się tutaj zrobić, by było możliwie nie kanciasto, spadzisto i w ogóle fajnie, pięknie, jednocześnie w klimacie Star Warsu, a jednocześnie pasujące do tygodnia miodowego. Właściwie miodowy to miesiąc powinien być po pierwsza, właściwie tygodnia ulowego, miesiąca ulowego. Tutaj jeszcze dwie takie same konsolety, bo czemu by nie, coś tam do pstrykania i kierownica specjalnie odwrotnie zamontowana, bo też czemu by nie przełamać tego schematu i nie zrobić tego w ten sposób. Szyba nam się zamyka w pełni, oczywiście, ale tutaj widzę to, mówię dziurę, ale tak jak mówię, Gwiezdnowojenne statki, nawet te oryginalne z LEGO często też tak mają. Poza tym nie zapominajmy, to wiecie, odległa galaktyka to może być dostawca miodu na tej samej planecie, więc nic się mu tutaj nie dzieje, jeżeli mamy tutaj takie oto dziury. Jeżeli coś mnie jeszcze boli, to faktycznie powiedzmy tutaj ten stojak, no bo nie oszukujmy się, ciężko było mi to zrobić jakoś inaczej, by to faktycznie się fajnie trzymało. Mianowicie chodzi mi o to, żebym, wiecie, do tego zdjęcia profilowego chociażby mógł, nachylić sobie go pod dowolnym kątem. Pod lekkim kątem, a nie właśnie za mocnym. Aha, za mocnym to on też tak się ugina. Czemu się teraz uginasz? Kurde, przecież przed intrem się nie uginałeś. Co ty mi robisz? Obi-Wan miodownik. Tak, moi drodzy, prezentuje się mój dzisiejszy moc. Oczywistym jest, że najbardziej dumny jestem z tego statku. Budowany szybko, ale naprawdę da się nim pobawić. Przy okazji wykorzystałem nie tylko tematykę ulową, która w tym miesiącu rządzi, ale i leję, która od dzisiaj jest również w kioskach. I jak zwykle wstałem rano, pobudowałem godzinę z groszem, czasem krócej, czasem dłużej buduję, ale mniej więcej jest to powiedzmy średnia 40-50 minut. A ileż w tym radości, ileż w tym frajdy, ileż w tym mojego lepszego samopoczucia, moi drodzy. Mam nadzieję, że macie też więcej z dobrego samopoczucia po moim filmiku, więc zostawcie taki ślad po sobie, będę wam bardzo wdzięczny, a dzisiaj jak zwykle wam dziękuję. Zachęcam oczywiście do oglądania kolejnych filmików, jak i do nadrabiania tych, co już były. Dzięki, że byliście. Piszcie mi, co sądzicie o stateczku w komentarzu. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!